Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam przedstawić okręt, to będzie prawdopodobnie okręt premiowany. Dlaczego? Dlatego, że posiada on tutaj swój kamuflaż. Jest to okręt Illinois 9 tier pancernika amerykańskiego. Moi kochani, tak on się tutaj przedstawia, zobaczcie, dość no, wygląd ma piękny, muszę wam powiedzieć. A z opisu za chwilę dowiecie się wszystko na temat tegoż okrętu. Pamiętajcie moi drodzy, że wszystko co wam powiem to tylko to co mogę. Oczywiście okręt jest objęty NDA. No i moi drodzy, wszystkie dane tutaj, które będę wam mówił, no to oczywiście bez kapitana i bez udogodnień, bez flag, bez niczego. Także usiądźcie sobie moi drodzy wygodnie. No i zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, to właśnie jest ten okręt, okręt Illinois, jest to okręt, będzie to okręt premiowany, oczywiście widać posiada tutaj swój kamuflaż i okręt, moi drodzy, ma tutaj artylerię główną, posiada na dziobie dwie wieże, z tyłu jest jedna wieża, wszystkie wieże posiadają cztery armaty o kalibrze 203 mm. Tak właśnie, 203 mm. Nic dodać, nic ująć. Niestety tylko 203 mm. Zasięg tych potężnych dział to jest 18,5 km. Czas przeładowania jest 10-sekundowy. Tak, 10-sekundowy i czas obrotu o 180 stopni jest 30 sekund. No i maksymalny rozrzut wystrzelonych tych pocisków to jest 245 metrów. No i pociski HE oczywiście to mają maksymalne uszkodzenia 2800 z możliwością podpalania 14% i zdolnością penetracji do grubości pancerza 34 mm i prędkość wylotowa pocisków HE jest 823 m na sekundę, a pociski przeciwpancerne mają prędkość wylotową 762 m na sekundę. Proszę bardzo, tak się ten okręt tutaj przedstawia. No i teraz muszę wam jeszcze powiedzieć o artylerii dodatkowej, która jest tutaj rozmieszczona. Już szybciutko wam chcę pokazać. Artyleria dodatkowa. Zobaczcie, jest ona tutaj. To jest artyleria dodatkowa. Moi drodzy, i artyleria dodatkowa to na tym okręcie. Czas przeładowania jest 4-sekundowy, zasięg jest 7-kilometrowy i tutaj znajdują się pociski 27-milimetrowe HEMK-32, pociski odłamkowo-burzące OB, także maksymalne uszkodzenia to 1800, 5% możliwość podpalenia, no i zdolność penetracji do grubości pancerza. Do grubości pancerza 21 mm i prędkość wylotowa jest 792 m na sekundę. Tak właśnie, to jest tutaj artyleria, moi drodzy, dodatkowa. Artyleria przeciwlotnicza, tych działek troszeczkę tutaj, moi drodzy, mamy, bo tutaj jest multum. Tutaj są, zobaczcie, działka, znajdują się gdzieś tutaj jeszcze takie małe, one są oto tutaj. Już wam szybciutko pokazuję. Także 24 stanowiska. Takich oto dział 20 mm. Następnie posiada tutaj, zobaczcie, takie oto działa. To jest 16 stanowisk, 76,2 mm. No i mamy jeszcze te oto duże. To jest 10 takich stanowisk, moi drodzy, 27 mm. I moi drodzy, tutaj już wam mówię, ucieka mi ten ekran, średnie uszkodzenia na sekundę w obszarze działania całego uzbrojenia przeciwlotniczego to są dość takie, powiem, fajne, bo stałe uszkodzenia zadawane z tych dział to 467. Uszkodzenia od dział krótkiego zasięgu, który jest tutaj 2-kilometrowy, i moi drodzy, to uszkodzenia są 280 z możliwością trafienia 70%, a moi drodzy, zasięg średni to jest 4-kilometrowy i możliwość trafienia
jest 75% i uszkodzenia są 529. No tutaj proszę, ja was, bardzo dużo tych stanowisk ten okręt posiada. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze działka dalekiego zasięgu artylerii przeciwlotniczej. Daleki zasięg to jest 5,8 km. Możliwość trafienia oczywiście jest również 75%. No i teraz tutaj uszkodzenia od eksplozji pocisków też są tak dość ciekawe, bo liczba eksplozji tutaj pocisków jest 8. Prawdopodobieństwo trafienia jest 75% i mamy tutaj w obszarze działania, jest obszar działania tutaj jest 3,5 km do 5,8 km i wsparcie w sektorze priorytetowym to jest 35%. Manewrowość, słuchajcie, tego okrętu jest dość fajna. Okręt płynie 32,5 węzła. Promień skrętu tego pancernika jest 930 metrów i czas przestawiania steru to jest 17,2 sekundy. No i kamuflaż tego okrętu. Okręt już jest wykrywalny z powierzchni oceanu 15,9 km z różnych poziomów zanurzenia. Jeżeli chodzi tutaj o podwodniaki, to od 0 do 11,7. No i już samoloty z lotniskowca mogą nas wykryć z odległości 11,7. Moi drodzy, w każdym bądź razie tutaj wam powtórzę, że wszystkie dane, które wam tutaj powiedziałem, to są dane po prostu bez założenia jakichś tam flag kamuflaży i tutaj cudów niewidów. Tak ten okręt się tutaj przedstawia. Wszystkie dane mogą w każdej chwili jeszcze ulec zmianie. Powtarzam, okręt jest jeszcze w fazie testowej. Może przejdźmy, słuchajcie, do żywotności, a żywotność tego okrętu, zobaczcie, jest tutaj punkty wytrzymałościowe, to jest 81100 i obrona przeciwtorpedowa, ograniczenie uszkodzeń jest 25%. No i teraz szybciutko rozmieszczenie pancerza na tym pancerniku. Zobaczcie, tak on się tutaj prezentuje. Ja to wszystko tutaj powyłączam, żebyśmy mogli sobie mniej więcej zobaczyć, omówić, tak to się ten okręt tutaj prezentuje. Oczywiście tutaj poszycie dziobowe jest 32 mm. Następnie mamy tutaj pancerz pionowy Cytadeli. Jest on tutaj 16 mm. Tutaj mamy pancerz pionowy kazamaty 287 mm. No i tutaj mamy tył taki sam jak przód. Grubość pancerza 32 mm, to jest pancerz dziobowo-rufowy. Następnie, moi drodzy, mamy tutaj właśnie te grodzie i cudy niewidy. Może źle powiedziałem grodzie, ale tutaj mamy, moi drodzy, ochrona przeciwtorpedowa, 32 mm jest tutaj pancerz. Następnie posiada ten okręt tutaj pancerz nadbudówek. Jest tutaj poszycie o grubości 19 mm. Następnie mamy tutaj pancerz kazamaty. Tutaj pancerz pionowy kazamaty jest 16 mm. Pancerz pionowy kazamaty jest 287 mm. Górna część tutaj pancerz kazamaty jest 38 mm. Zobaczcie, o. No i tu jeszcze mamy, słuchajcie, pancerz Cytadeli, to co nas najwięcej interesuje. Tak on tutaj się przedstawia, no troszeczkę te okręty mi tutaj przeszkadzają. I już wam mówię, mamy pancerz pionowy Cytadeli 216 mm. Tutaj mamy groź przeciwtorpedową 58 mm. I tutaj mamy pancerz, pas pancerny. Pancerz Cytadeli 163 mm, do góry mamy pas pancerny, pancerz Cytadeli 297 mm, no i tutaj górne poszycie, czyli pokład to pancerz Cytadeli 25 mm, no i tutaj pokład, sam pokład pancerz Cytadeli jest 16 mm. No i oczywiście tutaj mamy już tylko i wyłącznie działa nam tutaj pozostały pancerz
barbety mamy 439 mm. Proszę bardzo, no i same działa tutaj, poszycie przednie, opancerzenia dział, to grubość pancerza 203 mm. Przejdźmy może jeszcze tutaj do perek kapitańskich, jakie tutaj są preferowane. Mamy tutaj ekspert w wyburzaniu, tak jest tutaj preferowane, nasmarowane trybiki. Mamy tutaj długodystansowe pociski baterii głównej, mamy oczywiście podstawy żywotności i posiadamy tutaj ręczne celowanie baterią dodatkową. Następnie mamy tutaj walka w zwarciu, no i mamy oczywiście ekspert napraw doraźnych. Tak tutaj są prezentowane, preferowane ulepszenia kapitańskie. Jeszcze teraz wyposażenie okrętu. Proszę bardzo, on tylko tutaj ma naprawkę i tutaj jest PW na sekundę plus 535. Następnie my tutaj mamy, moi drodzy, cuda nie widy. To już zależy od was, co możecie zrobić. Oczywiście może od tyłu zacznę. Ja tutaj grałem na maksymalny rozrzut pocisków baterii głównej. Rozegram tutaj jedną bitwę na tym okręcie. Następnie można sobie tutaj dać kamuflaż, też ładnie to będzie wyglądało, no i no, to co chce dowoli może tutaj zakładać, także nic tutaj ciekawego oczywiście w tym nie ma. Także moi drodzy, ten okręt, tak jak mówię, jest w tej chwili w fazie testowej, wszystko co wam mówiłem to jest bez zamontowania flag, kamuflaży i różnych tutaj udogodnień i do tego w każdej chwili wszystko może się to zmienić. Więcej niestety nie mogę wam powiedzieć, bo obowiązuje tutaj tajemnica, czyli NDA. No i tyle by to było z tego krótkiego opisu tego pancernika 9 poziomu amerykańskiego Illinois. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. Piszcie opinię, co myślicie o tym okręcie. Zobaczymy, czy ten okręt się wam przyjmie. No, bądźmy cierpliwi. Za niedługo na pewno zawita w waszym porcie. Także dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. A jest tutaj troszeczkę tych okrętów. Możecie sobie zobaczyć. A tutaj są właśnie okręty, które w tej chwili mamy w testach. Postaram się je wszystkie wam opisać. Także pozdrawiam jeszcze raz. No i do zobaczenia.